Naszym gościem jest poseł do Parlamentu Europejskiego, pan marszałek Marek Jurek. Witam serdecznie, panie marszałku, szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie ojcze wszystkich słuchaczy. Panie marszałku, po Brexicie wiele bardzo niepokojących sygnałów dociera do nas w związku z działaniami Berlina i Paryża. A proszę powiedzieć, co dzieje się w tej chwili w Brukseli po Brexicie? Parlament Europejski sprawia wrażenie zamroczonego, jakimś mocnym ciosem. Kolejne posiedzenia komisji są odwoływane jutro, to akurat dobrze. Odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie parlamentu na temat wyników referendum brytyjskiego, ale co zaskakujące, już zapowiedziana jest rezolucja, chociaż ciągle nie widzieliśmy jej projektu, więc to niestety taki typowy przykład tego, jak funkcjonuje eurodemokracja. Ta demokracja na sposób przewodniczącego Schulza. Wiadomo z góry, że parlament coś przyjmie, ale co przyjmie, to o tym zdecyduje jego faktyczne kierownictwo, a formalna większość ma to tylko potem zatwierdzić. To tak to wygląda w tej chwili w Parlamencie Europejskim. Właściwie nie wiadomo, jak on będzie w tej chwili w ciągu najbliższego tygodnia pracował. Wszystko stanęło w miejscu. Tak jak cała opinia publiczna w Europie po decyzji Brytyjczyków o opuszczeniu Unii Europejskiej. Panie marszałku, dlaczego pana zdaniem Juncker, dlaczego Schulz, Timmermans, Tusk nie podadzą się do dymisji, jak to zrobił premier David Cameron? Wiadomo, że jednym z powodów, dla którego Brytyjczycy postanowili powiedzieć nie tej formie Unii Europejskiej, jaka jest obecnie, są właśnie oni, jest ich polityka, ich wizja Europy, którą objawiają zresztą po Brexicie w formie superpaństwa. Prawica Rzeczpospolitej zaraz po referendum brytyjskim wezwała do dymisji władz Unii Europejskiej. No to jest taki elementarny imperatyw odpowiedzialności politycznej. Jeżeli w Unii mają funkcjonować jakieś realne elementy demokracji, oczywiście nie w tym znaczeniu, żeby tworzyć taki ślub europejski, bo to absurd, żeby Polska miała być rządzona nie przez polskich wyborców, tylko na przykład niemieckich czy holenderskich. Natomiast demokracji w tym znaczeniu, że jeżeli mamy pewne instytucje, które mają określone procedury decyzji, to te procedury powinny zgodnie z traktatami działać. No, Komisja Europejska odpowiada przed Parlamentem Europejskim i podanie się do dymisji tego zespołu kierowniczego, to znaczy przewodniczącego Junckera i wiceprzewodniczących Mogherini i Timmermansa, byłoby rzeczą absolutnie konieczną, również po to, żeby otworzyć nowy rozdział i w sposób sensowny zareagować na wydarzenia. Jaka jest różnica między Zjednoczonym Królestwem a Halo? Halo? Panie Marszałku?
Marszałku, mamy jakieś problemy na łącza. Może teraz będzie lepiej, halo? Tak, powiedziałbym średnio. Ja może spróbuję jeszcze raz, panie marszałku, się połączyć. Dobrze? I spróbujemy jeszcze raz porozmawiać. Kłamstwo, jezioro kłamstwa, wszędzie kłamstwo, jezioro kłamstwa, wszędzie kłamstwo, jezioro kłamstwa. Pan marszałek Marek Jurek ponownie na naszej antenie, halo? Panie marszałku, mówiliśmy o tym, dlaczego kierownictwo Unii Europejskiej nie podaje się do dymisji i dlaczego wydaje się w ogóle taki pomysł nie zrodził się w ich głowach, choć to sprawa bez precedensu, że jedno z państw opuszcza Unię Europejską, to znaczy, że ta polityka, którą oni prowadzą, po prostu poniosła druzgocącą klęskę. Brexit jest oczywistym następstwem polityki obecnego kierownictwa Unii Europejskiej. Po pierwsze, tak bezpośrednio, to polityki imigracyjnej. Jak wiemy, kwestia imigracji stała w centrum debaty w czasie referendum na temat Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. I właśnie kwestie imigracji stawiano tak, jak pokazywano tak, jak stawiają kierownictwo Unii Europejskiej. Ta polityka rozsyłania imigrantów po całej Europie z jednej strony, sprowadzania ich do Europy, dlatego że nieparokrotnie wskazywałem, że jak się dobrze posłucha liderów Unii Europejskiej, na przykład przewodniczącego Timmermansa czy przewodniczącego Junckera, no to oni mówią o solidarności humanitarnej z uchodźcami, by za chwilę pozostawić cały problem uchodźstwa i humanitaryzmu i mówić, że sprowadzanie imigrantów ekonomicznych to jest w gruncie rzeczy dobry interes. No widać, że tutaj cała ta kwestia fali imigracyjnej, która zaczęła się być może od rzeczywistych problemów uchodźstwa, ale potem zamieniła się w ogromną falę imigracyjną, no jest wywołana przez nich i co więcej, wywołując tą falę, próbują tych imigrantów rozsyłać po całej Europie, żeby wszędzie narzucać tą ideologię multikulturalną, która ma być jednym z czynników destrukcji państw narodowych. I to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz jest również przyczyna głębsza, może mniej widoczna, mniej bezpośrednia, ale głębsza, ta, która dzisiaj została ujawniona w stanowisku ministra Steinmeiera, to jest ten program ekstremalnej federalizacji Unii Europejskiej, gdzie Unia przyjmuje już nie tylko demokratyczne kompetencje narodów, ale w ogóle kompetencje państw w zakresie bezpieczeństwa, na przykład ochrony, a raczej no nie chronienia granic, w zakresie bezpieczeństwa, znaczy w zakresie służb specjalnych, bezpieczeństwa konkurencyjnego, więc również bezpieczeństwa pracy ludzi. To takie ma konsekwencje, ma forsowanie tej Unii Monetarnej w sposób ekstremalny, czyli krótko mówiąc, stworzenie państwa Europa. No Brytyjczycy widzieli, jak uparcie kierownictwo Unii Europejskiej do urzeczywistnienia tego państwa Europa zmierza, no i na to zareagowali. Przy czym w moim przekonaniu, no, to musimy dobrze rozumieć, czym ma być to państwo Europa, bo w gruncie rzeczy to nie tyle chodzi o państwo rozumiane tak, jak na przykład państwo, jak cesarstwo niemieckie, którego obywatelami na swoje nieszczęście, ale też z jednej strony, ale z drugiej strony, doświadczając również doświadczeń tej cywilizacji niemieckiej, byli na przykład Poznaniacy czy Ślązacy w XIX wieku. No można powiedzieć, że oni wtedy, jeżeli w Niemczech byli zmuszani do służby w armii cesarskiej, wojnach z Francją czy w I wojnie światowej, no ale żyli w państwie prawa i nie było rosyjskiej korupcji, która panowała na większości ziem polskich okupowanych w czasie zaborów przez Rosję.
Czyli krótko mówiąc, doświadczali ucisku narodowego, byli pozbawieni wolności, ale przynajmniej jako korzystali z, żyli w państwie obcym, ale które kogoś chroni. W wypadku Unii Europejskiej mamy do czynienia z czymś odmiennym. To jest nie tyle państwo, które zastępuje inne państwa, co antypaństwo, które dokonuje destrukcji państwa. Dzisiaj się mówi o stworzeniu wspólnej straży granicznej. To ja przede wszystkim chciałbym zapytać, przed kim ono następnie chronić. Dlatego, że do tej pory widzimy, że państwa, które efektywnie próbowały chronić nie tylko własne granic, ale granic tej politycznej Europy, granic Unii Europejskiej, takie jak Węgry, Chorwacja czy Słowenia, były atakowane za obronę swoich granic. Bo tak naprawdę polityka graniczna Unii Europejskiej polegała na otwieraniu granic, a nie kontrolowaną imigrację w kraju muzułmańskich. Jeżeli chodzi o walutę, no, ona powinna być dla każdego kraju przede wszystkim narzędziem konkurencyjności jego gospodarki. No, Unia Walutowa pozbawiła kompletnie konkurencyjności gospodarki Południa, no i stoi się taką na pełnię funkcję. Panie marszałku, czy to nie jest tak, że ten Brexit ostatecznie jest na rękę Komisji Europejskiej, Berlinowi, Paryżowi, że teraz postanowili iść za ciosem, mówią do Brytyjczyków, wychodźcie jak najszybciej, to jest wasza decyzja, nie chcemy, żebyście tę decyzję przeciągali, a z drugiej strony Steinmeier organizuje spotkanie ministrów spraw zagranicznych szóstki państw, które tworzyły Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. No i mówią, super państwo, TVP Info dotarło do 9-stronicowego dokumentu, który jest sygnowany przez szefów dyplomacji Berlina i Paryża, w którym pada propozycja wprost utworzenia europejskiego superpaństwa zamiast Unii Europejskiej, a to by oznaczało prawo tego superpaństwa do własnej armii, odrębnego kodeksu karnego, własnej waluty. Polska straciłaby kontrolę nad własnymi granicami, nad procedurą wpuszczania, relokowania uchodźców na terenie Polski, a zatem w zasadzie straciłaby absolutną suwerenność. Czas ojcze pokaże, na ile mamy do czynienia z kwiatliwym i przygotowanym wykorzystywaniem okazji, na ile po prostu Wielką Brytanię, tak jak inne państwa, wypychano z Unii Europejskiej po to, żeby pozbawić tę Unię Europejską resztki cech zrzeszenia państw, a jak mówię, no, uczynić z niej takie antypaństwo dokonujące destrukcji państw narodowych. Ja tu bardzo wyraźnie słyszałem wypowiedzi na przykład w Parlamencie Europejskim Franka Engela, to jeden z wieloletnich współpracownik Jean-Claude Junckera, bo był sekretarz generalny kadencji luksemburskiej, więc bardzo bliski współpracownik obecnego przewodniczącego Komisji Europejskiej, to autor książki Manifest na rzecz Stanów Zjednoczonych Europy. On powiedział w czasie debaty na temat tych kar finansowych za nieprzyjmowanie rozsyłanych po Europie imigrantów, on powiedział bardzo wyraźnie, tu nie chodzi o pieniądze. Tu chodzi o to, żeby państwa, które sprzeciwiają się rozsyłaniu migrantów w Europie, odpowiedziały sobie jasno, czy chcą być w Unii Europejskiej, czy nie. Ta polityka stawiania pod ścianą na zasadzie podporządkujcie się, bo nikt z nami nie będzie dyskutował, jest prowadzona od wielu lat przez szczególnie ten zespół kierowniczy. No i doprowadziła do takich rezultatów, jak odejście Wielkiej Brytanii. Chociaż mówię, czas pokaże, na ile to było skalkulowane, na ile to było wliczone w koszty tej federalistycznej przebudowy Unii Europejskiej, a na ile było skutkiem ubocznym. No myślę, że tak z dużą dozą pewności można przyjąć, że co najmniej było skutkiem skalkulowanym, że po prostu ci, którym się nie podoba, sobie pójdą, a inni się podporządkują. Przy czym warto zauważyć, że oni ogromnie liczą na to, że kluczowe, jeżeli chodzi o zasięg Unii Europejskiej, stanowisko państw Europy Środkowej zostanie przełamane, bo oni liczą na to, że Wielka Brytania jest krajem o ogromnej zamożności, o silnych instrumentach własnej państwowości. No jest starym, solidnym państwem, zdolnym również do nawet do fizycznej obrony własnego bezpieczeństwa i własnych sojuszników.
No i kraj ma ogromnym, o bardzo bezpiecznym, dlatego że odgrodzonym morzem położeniu geopolitycznym, w ogóle na kresach Europy, swego rodzaju pomostem między Stanami Zjednoczonymi a Europą kontynentalną. Oni wychodzą z założenia, że tych wszystkich walorów nie mają Polacy, Węgrzy i tak dalej i że nas będzie można ujarzmić, podporządkować. No i oczywiście liczą w tym zakresie również na to, że znajdą zwolenników takiej polityki w Polsce, no i to jest ten dodatkowy atut. No, znajdą, panie marszałku? No, widzą tych polityków pielgrzymujących do Brukseli, którzy w ogóle już nie zakładają na przykład, że swoją politykę będą prowadzić w oparciu o przekonanie współobywateli, tylko tych załatwiaczy, którzy uważają, że trzeba jeść załatwiać do Brukseli, no i na to liczą. Dlatego tak ważna jest konsolidacja opinii publicznej i pokazanie dzisiaj, że jesteśmy gotowi bronić Polski. Jesteśmy gotowi odważnie recenzować Unię Europejską. Ja uważam zresztą, że szkoda, że w momencie, kiedy pojawia się ta propozycja Steinmeiera, równolegle nie pojawia się absurdalna, no, godna bardzo zdecydowanej i to takiej kategorycznej reakcji. Dlatego na przykład rozumiem polityków, którzy mówią, że są tam elementy sensowne, na przykład Straż Graniczna, która będzie nas bronić. Ja powtórzę jeszcze raz. Polityka graniczna Unii Europejskiej polegała na likwidowaniu ochrony granic, a nie na uruchamianiu tej ochrony granic. Więc nie wiem, jak można liczyć na tym, że danie nowego instrumentu, a raczej zrzeczenie się instrumentu ochrony własnych granic i oddanie go w ręce tego, który chce nam granicę zdemontować, zwiększy ich bezpieczeństwo. To jest logika absurdalne, ale Polska powinna przede wszystkim w tej sytuacji zmian w Europie zaproponować najdalej idącą współpracę krajom Europy Środkowej. Oczywiście, że dobrze by było, gdyby ta współpraca przybrała jakieś trwałe formy instytucjonalne, ale taki podstawowy wymiar to jest wspólne stanowisko w jak największej ilości praktycznych, ale zasadniczych spraw, takich jak imigracja, takich jak prawa rodziny, takich jak suwerenność, takich jak zachowanie własnej waluty, jeżeli chodzi o kraje takie jak Węgry, Czechy czy Polska, no inne kraje, takie jak Słowacja czy kraje bałtyckie, przyjęły euro. Ale na przykład między tymi trzema państwami możemy bronić tego naszego statusu, więc budujmy najgęstszą sieć powiązań. Myślę, że dziś już są państwa, z którymi jesteśmy zdolni do bardzo bliskiej współpracy, a jeżeli ten kryzys będzie się pogłębiał, taki biegun środkowo-europejski będzie bardzo ważnym punktem skupienia dla innych państw. Przy czym to nie jest propozycja alternatywna w stosunku do współpracy ogólnoeuropejskiej, tylko propozycja warunkująca. Dlatego, że jeżeli nie będziemy budowali solidarności Europy Środkowej, to zawsze będą się odzywać politycy tacy jak były minister Sikorski, którzy mówią, że trzeba jeździć do Niemiec, załatwiać i tak dalej. Nie. My możemy po partnerstwu rozmawiać z całą Europą wtedy, kiedy stworzymy silne pole współpracy państw o podobnym nastawieniu moralno-kulturowym, o podobnych doświadczeniach historycznych, o podobnych interesach ekonomicznych i interesach bezpieczeństwa. I Polska, jako największe państwo w Europie Środkowej, w sposób naturalny powołana do tego, żeby taką współpracę proponować, do niej zachęcać i być jej rzecznikiem.